pomoc uchodźcom z Ukrainy to również pomoc medyczna. Jesteśmy w szpitalu w Hrubieszowie z panią dyrektor Alicją Jarosińską. Dzień dobry pani Alicja. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zapytać, jak wygląda pomoc uchodźcom? Wiem, że wspieracie dwoma takimi placówkami, tak to nazwijmy, w których ta pomoc jest udzielana. Jak ona formalnie wygląda? Czy szpital w Hrubieszowie jest odpowiedzialny za utworzenie dwóch punktów recepcyjnych w Holodle i w Hrubieszowie, w Hosirze? W Holodle utworzyliśmy ten punkt recepcyjny już w czwartek od godziny 11, natomiast w Hrubieszowie został utworzony w sobotę od godziny 11. Na czym polega pomoc uchodźcom? Tam mamy dwie pielęgniarki położne, ratownicy, kierowcy i my udzielamy tak zwanej pomocy doraźnej. Czyli ktoś, kto przekroczy granicę, źle się poczuje, ma temperaturę, ciśnienie, bóle głowy, wtedy trafia do tego punktu recepcyjnego, medycznego i tam podejmujemy decyzję, tak, czy pacjenta przewieźć do szpitala, czy też udzielić takiej doraźnej pomocy, no i pacjent dalej, czy tam uchodźca dalej wędruje albo w Polskę, albo jedzie do rodziny. Natomiast jeżeli jest podjęta decyzja, że przewozimy uchodźcę do szpitala w Hrubieszowie, no to również przewozimy swoim transportem z ratownikiem, z kierowcą. Na izbie przyjęć przechodzi badania lekarskie, jest zbierany wywiad. Dodatkowe badania robimy, czyli USG, tomograf, rentgen, badania laboratoryjne, takie jakie wymaga stan zdrowia pacjenta. No i również tu też jest podejmowana decyzja. Czy hospitalizujemy, czy też wypisujemy, czy do ośrodka właśnie recepcyjnego. Też te osoby jak gdyby jadą w dalszą drogę. Rozumiem, że może inaczej zapytam. Od momentu, kiedy funkcjonują te punkty, o których pani wspomniała i od momentu, kiedy szpital się włączył w pomoc uchodźcom, z iloma osobami mieliście do czynienia, którym ta pomoc była realnie potrzebna? Czy to jest ewidencjonowane? Myślę i zakładam, że tak. I proszę powiedzieć, jak ta kwestia wyglądała i oczywiście, jakie to były przypadki? Od samego początku w punktach recepcyjnych udzieliliśmy około 500 Polaków. Natomiast zostało przewiezionych do szpitala około 70 osób, czyli 70 osobom udzieliliśmy pomocy na izbie przyjęć, czy to w nocnej świątecznej, czy też na izbie przyjęć. Natomiast do tej pory było hospitalizowanych 16 pacjentów. Zapytam jeszcze o kwestię formalności. Czy ludzie, którzy do państwa trafiają, muszą mieć jakieś dokumenty, którymi muszą się legitymować w szpitalu? Innymi słowy, czy muszą być ubezpieczeni, czy nie? Czy w ogóle zupełnie na to nie zwracacie uwagi? Liczy się pomoc drugiej osobie, a formalności zostawiacie już niejako sobie. Po prostu te osoby rejestrujecie i będziecie potem w ramach NFZ-u rozliczać się z tych właśnie usług medycznych. No, w czwartek, kiedy wybuchła wojna, no to już zaczęli dopływać do nas pierwsi pacjenci. Szczególnie to była pacjentka z ciążą zagrażającą w 33 tygodniu ciąży. Musieliśmy ją przewieźć tutaj do szpitala, hospitalizowaliśmy. Nikt nie pytał o formalności. Wiedzieliśmy, że musimy udzielić pomocy, tym bardziej, że nie było żadnych jasnych komunikatów, kto będzie za to płacił, jak to będzie rozliczane. Po prostu my jesteśmy służbą ochrony zdrowia, naszym obowiązkiem jest udzielać pomocy. Natomiast w sobotę ukazał się komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym komunikacie czytamy, że te świadczenia będą rozliczane w 100% tak jak ubezpieczonym obywatelom Polski. Zresztą to też zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski dziś podczas konferencji, że te państwa działania, ta pomoc medyczna będzie refundowana i ona w zasadzie już jest refundowana. Zapytam jeszcze o kwestie covidowe. Jak te kwestie wyglądają tutaj w szpitalu? Rozumiem, że te osoby również są standardowo testowane, sprawdzane pod kątem covidu, czyli tutaj też w tej kwestii się nic nie zmienia. Są traktowani tak jak Polacy. Procedury covidowe, które obowiązywały, obowiązują nadal. Czyli każdy, kto trafia na izbie przyjęć, czy też do nocnej, świątecznej opieki, jest po prostu testowany testem COVID. Do tej pory nie wykluliśmy dodatniego testu na COVID-19. Przewidujecie państwo utworzenie większej liczby punktów pomocowych? Czy na razie jest to liczba wystarczająca? Pytam o to dlatego, że może być zwiększona też liczba osób, które będą przedostawały się na polską stronę, albo też może więcej osób będzie w ogóle zostawało w tych okolicach. Jeżeli chodzi o punkty recepcyjne, to myślę, my jesteśmy odpowiedzialni za te dwa punkty i one działają bardzo dobrze, 24 godziny na dobę, więc tutaj nie mamy jak gdyby potrzeby
potrzeby zwiększenia tych punktów. Natomiast w ostatnim czasie, od poniedziałku, również pomagamy, jeżeli chodzi o pomoc medyczną, pociągom, które przewożą uchodźców. Czasami w takim pociągu nawet jest 1000 do 3000 uchodźców. Wtedy jadą dwie pielęgniarki, jedzie karetka, no i również udzielamy takiej pomocy doraźnej medycznej. I rozumiem, że kluczowa informacja jest taka, że jeżeli coś się dzieje, nie zastanawiać się nad formalnościami, już tutaj oczywiście mówię o uchodźcach, zgłaszać się do lekarzy, do medyków, którzy są na miejscu, pielęgniarek, oni udzielą pomocy, bo w tym momencie formalności nie mają żadnego znaczenia, liczy się zdrowie i życie ludzi. No mamy mnóstwo osób, z którymi tak naprawdę no, nie mają żadnych dokumentów, przede wszystkim dzieci, więc no dzisiaj rozmawiałam z Narodowym Funduszem Zdrowia i uzyskałam informację, że po prostu udzielamy pomocy, natomiast zbieramy, jakie mają dokumenty, bo czasami dzieci mają tylko akt urodzenia, żadnych pieczątek. Czasami są to uchodźcy, którzy mają tylko w formie dowodu osobistego. Wszystkim udzielamy pomocy, natomiast jeżeli chodzi o rozliczenia, będziemy później się martwić. A jacy najczęściej pacjenci do Państwa trafiają? Jakie to są przypadki? Przede wszystkim to są dzieci na oddziały pediatryczne z górnymi nierzutami górnych dróg oddechowych. Wiadomo, takie dziecko ma ze sobą bardzo długą podróż. Czasami słyszę 40 godzin na granicy ukraińskiej czekają, więc no, pojawiają się temperatury, kaszle, gorączki. Takie dzieci hospitalizujemy do oddziału pediatrycznego. Natomiast dużo udzielamy porad kobietom w ciąży. Porad położniczych, udzieliliśmy takich porad bardzo dużo. Natomiast wczoraj mamy taką radosną informację, urodził się pierwszy dzieciaczek, właśnie pani, która zawędrowała z Ukrainy, ma na imię Bogdan. Dziecko waży 3900, duży, silny chłopczyk, więc to tak troszeczkę podbudowało nas jako personel, bo to jest taki bardzo pozytywny aspekt tej całego nieszczęścia, z którym my się tutaj mierzymy. Jest to zdecydowanie bardzo pozytywny akcent na koniec naszej rozmowy. Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję bardzo.